Witam Was. Chciałbym przedstawić odpowiedzi na wszystkie pytania. Także zaczynamy od zestawu pierwszego. To był taki zestaw najłatwiejszy. Myślę, że nikomu nie sprawił większych problemów. No i cóż, pytanie pierwsze. Podaj imię i nazwisko piłkarza, za którego po raz pierwszy w historii futbolu zapłacono 1 milion funtów. Chodziło oczywiście o angielskiego piłkarza Trevora Francisa, który w 1979 roku przeszedł z klubu Birmingham City do Nottingham Forest. No i cóż, i wielu z Was odpowiedziało, że Giuseppe Savoldi. Ja wyjaśniłem już w poprzednim manifestie, że uznam także tą odpowiedź Giuseppe Savoldi, ale oczywiście, no tak jak zostało napisane, chodziło mi o futbolistę, za którego zapłacono milion funtów. Funtów, nie lirów, nie peset, nie innej waluty, tylko funtów. Ale mówię, postanowiłem pójść na rękę i uznać także odpowiedź Savoldi, ale prawidłowa jest Trevor Francis. Pytanie drugie. Gdzie to jest? Tutaj otwórz. Pytanie drugie. Podaj mi nazwisko piłkarza, którego pierwszy zagrał w pięciu turniejach finałowych Mistrzostw Świata. To meksykański bramkarz Antonio Carvajal. Pytanie numer trzecie. Sorry, pytanie numer 3. Syn Polaka i Hiszpanki, reprezentant Urugwaju, trzykrotny uczestnik finałów Mistrzostw Świata. Chodziło oczywiście o bramkarza Ladislao Mazurkiewicza. Pytanie numer 4. Który z reprezentantów Polski pojechał na finał Mistrzostw Świata trzykrotnie, ale zagrał dopiero za trzecim podejściem. Przez dwa pierwsze turnieje był tylko rezerwowym. Chodziło o Marka Kustę. Marek Kusto w 1974 i 1978 roku pełnił rolę rezerwowego, a zagrał dopiero w roku 1982. Pytanie numer 5. Który piłkarz jako pierwszy w historii futbolu osiągnął liczbę 100 spotkań w reprezentacji swojego kraju? Był to Anglik Billy Wright. Oczywiście. Pytanie numer 6. Podaj nazwisko piłkarza, który jako pierwszy w historii finałów Mistrzostw Świata zdobył 4 gole w jednym meczu. Nasz Ernest Wilimowski w 1938 roku w meczu Polska-Brazylia, słynnym 6-5 przegranym po dogrywce. Pytanie numer 7. Jeden z najsłynniejszych piłkarzy w historii futbolu, przez wielu uważany za najlepszego, który nigdy nie zagrał w finałach Mistrzostw Świata. Był rezerwowym w roku 1962. Reprezentant trzech krajów: Argentyna, Kolumbia, Hiszpania. Alfredo Di Stefano, AS Realu Madryt. Taka jest odpowiedź. Numer 8. Genialny francuski pomocnik, trzykrotny zdobywca złotej piłki, trzykrotny uczestnik finałów Mistrzostw Świata, autor książki Moje życie jak mecz, Legia Honorowa 1985, Michel Platini. 9. Legendarny węgierski napastnik, jeden z najlepszych graczy w historii futbolu, dwukrotny uczestnik finałów Mistrzostw Świata w barwach dwóch krajów. Ferenc Puskas. Raczej Ferenc Puskas. Nigdy nie wiem, jak się tego Puszkasza czytało. Muszę jakiegoś kolegę Węgra spytać. Numer 10. Mamy jedyny Polak, który czterokrotnie wystąpił w turniejach finałowych Mistrzostw Świata. Władysław Dżmuda. 74, 78, 82 i 86. No mówię, to był zestaw taki dosyć prosty, mi się wydaje, rozgrzewkowy. Na tym zakończymy i za chwileczkę widzimy się przy zestawie drugim.